Kontynuujemy temat sakramentu kapłaństwa. Chciałbym się odnieść teraz do tegoż sakramentu w kontekście hierarchii, jaka z samym faktem bycia kapłanem i różnorodności święceń się wiąże. Sięgnę tym razem do tekstów źródłowych, innych jeszcze dzisiaj niecytowanych, mianowicie do Encyklopedii Katolickiej. Tak się składa, że mam w tej encyklopedii kilkanaście swoich hasełek też. Akurat nie z tego obszaru, bo nie ten kierunek, nie tą specjalizację studiowałem. Czwarty, piąty, szósty tom, bo to w tym czasie to był czas kursu doktoranckiego i pisania doktoratu i wtedy publikacje naukowe były już potrzebne, przygotowując się do obrony. I tam właśnie tak popadło te kilkanaście tam wśród nazwisk autorów na początku czwartego, piątego i szóstego tomu, tam znajdziecie moje nazwisko też. Ale mówię, to była inna dziedzina i dlatego tego tematu nie rozwijam. Hierarchia. To jest szósty tom Encyklopedii Katolickiej, wydany w Lublinie w 1993 roku. Tomy te posiadają, nie są numerowane strony, ale jak to czasami bywa w publikacjach, w których występują kolumny, każda kolumna ma swój oddzielny numer. Tak więc odwołuję się tutaj do kolumny 841 i następnych, aż do 844. Niektóre fragmenty oczywiście tylko. Tak również dla posmakowania tego sposobu myślenia, podchodzenia do zagadnienia, jak również jego uzasadniania. Hierarchia w Kościele katolickim stanowi formę szczególnego udziału i w odpowiedzialności, i zarządzaniu Kościołem opartą na określonym teologicznie i prawnie ustopniowanym uczestnictwie w kapłaństwie Chrystusa. To są określenia encyklopedyczne, a więc niesamowicie zwięzłe. Stąd może ta trudność właśnie. Przeczytam jeszcze raz. Hierarchia w Kościele katolickim stanowi formę szczególnego udziału w odpowiedzialności i zarządzaniu Kościołem. Czyli jak gdyby różne stopnie odpowiedzialności i zarządzania. Czyli różne stopnie autorytetu też. No bo w podtekście. Opartą na określonym teologicznie i prawnie, tak, stąd bierzemy uzasadnienie dla hierarchii. Uzasadnienie jest prawne i teologiczne. Teologiczne i prawne, bo to już kolejność ma znaczenie pewnie. Opartą na określonym teologicznie i prawnie ustopniowanym uczestnictwie w kapłaństwie Chrystusa. Czyli wynika z kapłaństwa Chrystusa i oparciu o nie określona teologicznie i prawnie stanowi formę udziału w odpowiedzialności i zarządzaniu Kościołem. Przeczytałem to samo od końca. Specyfikę strukturalno-funkcjonalną hierarchii, struktura i funkcje, zakres działania, odpowiedzialności. Specyfikę strukturalno-funkcjonalną hierarchii w Kościele wyznacza układ relacji pomiędzy poszczególnymi jej członkami. Tak w aspekcie święceń, a więc hierarchia rozpatrywana jest w aspekcie święceń i tutaj mamy biskup, prezbiter, diakon, jak i w aspekcie uprawnień jurysdykcyjnych, czyli władzy. W tym aspekcie mamy hierarchię prymat papieża, episkopat oraz między hierarchią a laikatem. To jeszcze trzeci obszar jak gdyby relacji, jeśli chodzi o hierarchię, jaki tutaj autor tego hasełka, ksiądz Adam Szafrański, profesor Adam Szafrański definiuje. W teologii w znaczeniu szerszym hierarchię traktuje się jako dar dla Kościoła pochodzący z góry od Chrystusa. Hiera arche, święty początek, zasadę, źródło, pochodzenie. Przepraszam, dobrze słyszałem, dar? Dar. Bardzo dobrze właśnie, tak? To jest istota, tak jak rozumie to ten autor, ale on reprezentuje tu nie tylko siebie, on reprezentuje nauczanie Kościoła katolickiego. Ja słyszałem to samo sformułowanie w niektórych w naszych, w cudzysłowie, zborach, szczególnie w ruchu wiary.
Tam, gdzie głoszona jest teologia sukcesu. Pastor jest darem dla zboru. W związku z czym pastor, który przychodzi, nie wiem, ma jakąś wizję rozwoju, pracy, zboru i tak dalej, i tak dalej, no to zbór nic, tylko powinien w zachwycenie popaść i szybko się sprężyć, żeby pastorowi w realizacji tej wizji pomagać. A jeżeli ktoś ma inne zdanie, no to cóż, bracie, dla wszystkich byłoby lepiej, gdybyś realizował, bo dlaczego nie? Masz prawo mieć inne zdanie, abyś realizował swoje pragnienie czy zdanie w jakimś innym środowisku, czy w innym zborze, tam, gdzie będzie ci łatwiej i prawda, nam też przez to będzie łatwiej i tak dalej. Możemy nawet pomóc, żeby ten cel osiągnąć. Także kwestia daru to wypływa w różnych kontekstach. W znaczeniu szerszym hierarchię traktuje się jako dar dla Kościoła pochodzący z góry od Chrystusa. Hiera alche, święty początek, zasadę, źródło, pochodzenie. Będący czynnikiem współregulującym chrześcijańskie życie zbiorowe i publiczne na ziemi oraz formą partycypacji ze strony wszystkich członków Kościoła w tym darze. Przeciwwagą dla rozumienia daru może byłoby takie rozumienie Kościoła, czy taki zbór, w którym się mówi i naucza może, że no cóż, pastorzy przychodzą i odchodzą, a zbór trwa. I to już inaczej ustawia relacje trochę w takim razie. I trudniej być w takim zborze pastorem, gdzie jest ta głęboka świadomość, że... No tak, no więc pastor z jednej strony ma być, czy chce być, czy jest, czy ma być właśnie tym przywódcą, bo złożona jest na niego odpowiedzialność za pewne obszary działania, ale z drugiej strony nie do końca otrzymuje autorytet do tego, bo zbór uważa, że no, powinien tutaj go niejako, no nie powiem brzydko, kontrolować. I poczucie odpowiedzialności za całość jest, natomiast autorytetu do tego, no tak do końca nie ma. I wtedy jest trudniej. Także no, rozważmy, bo ja tak wspomniałem o tym pierwszym modelu, tak trochę w takim może tonie, który by sugerował, że to jest coś takiego zupełnie niepoważnego, ale to właśnie to powiem, no, różnie bywa. Różnie to bywa, różnie to się układa i w różnych kościołach różnie to funkcjonuje. No, sam sposób zarządzania kościołem przyjęty przez zbór też już ma na to wpływ i znaczenie, prawda? System episkopalny, gdzie na czele stoi jedna osoba, prawda? Biskup. System prezbiteriański, gdzie na czele stoi grupa. Starsi. Prezbiterzy. I system kongregacjonalny, gdzie wszyscy. Kongregacja. No i tak dalej. Ale to nie... Przepraszam, bo sam prowokuję do dyskusji, a przecież w ogóle nie o tym mówimy dzisiaj. A więc kontynuuję dalej. Ma ona zatem aspekt czynny podstawowy, hierarchia, określający i tworzący Kościół, przekształcający luźną wspólnotę w społeczność oraz decydujący o ustroju kościelnym, to jest aspekt czynny i podstawowy hierarchii, oraz aspekt bierny, wtórny, określany eklezjalnie. Każdy członek Kościoła staje się królem, kapłanem, prorokiem między Bogiem a światem, realizuje w sobie, a także w świecie Chrystusowe zbawienie społeczne. Oba wymiary obejmują cały Kościół jako hierarchiczny i tworzą zeń Królestwo Kapłanów. Księga Objawienia 1:6. Fundamentalne znaczenie dla określenia hierarchii w Kościele ma zdefiniowanie funkcji papiestwa, które jedni rozumieją jako postać władzy biskupiej, jurysdykcja, tak? Tutaj znajduje się m.in. kardynał, papież w tej chwili, Ratzinger. Inne nazwiska raczej są nam nieznane, również polskie. Inni jako wyraz charyzmatu apostolskiego.
zdefiniowanie funkcji papiestwa albo jako postać władzy biskupiej, a dla innych jako wyraz charyzmatu apostolskiego. Tutaj tacy teolodzy, których może słyszeliśmy o nich, Karl Rahner, Yves Congar, z Polski ksiądz Skowronek, jego publikacje trochę może zetknęliście się, może nie. No, prawda jest taka, jak dalej tutaj pisze autor, że no, należałoby raczej dokonać syntezy i widzieć w papiestwie zarówno tą funkcję jurysdykcji, jak i tą funkcję charyzmatu apostolskiego. Dalej, działa bądź jako widzialne źródło całej hierarchii, chodzi o papiestwo, perpetuum ad alios, czyli widzialne źródło całej hierarchii, i tak na to patrzyli papież Leon Wielki, Tomasz z Akwinu, między innymi, bądź też jako zwornik urzędów i charyzmatów całego Kościoła. Ecclesia cum Petro. Tam była Ecclesia per Petro. Przez Piotra. Tu mamy Kościół z Piotrem. Nie kojarzy wam się trochę? Kto uważał na wykładach, kiedy mówiliśmy na temat kultu Marii? Model eklezjotypiczny i chrystotypiczny kultu Marii. Model używany i rozpowszechniony w naszym kraju właśnie chrystotypiczny. Przez Marię, per Mariam, przez Marię do Chrystusa. Tak można by określić. Czyli pośrednik do pośrednika. I model eklezjotypiczny, gdzie Maria jest nie gdzieś tam, między Chrystusem a nami i pośredniczy, przez nią docieramy do Niego, ale jest tu razem z nami w Kościele. Może na czele, może wzór. Dlaczego nie? Ale tu w Kościele. I ten model określa się słuchaniu modelem eklezjotypicznym, określany jednym zdaniem z Marią do Chrystusa. Tamten przez Marię do Chrystusa. Nie? Klasyczny, typowy układ. Pośrednik do pośrednika. Albo drugi model z Marią, który właściwie w Polsce, nie tylko w Polsce, ale no Polska tak bardzo Maryjna, w Polsce się raczej nie przyjął. To była adhortacja Pawła VI, papieża Marialis Cultus, gdzie w ten sposób ustawiał, sugerował większe ubiblijnienie, jeśli chodzi o mariologię w Kościele. No, więc jak powiedziałem, no, model się nie przyjął. Tutaj mamy coś podobnego, jeśli chodzi o znaczenie, działanie papiestwa. Jako widzialne źródło całej hierarchii, czyli przez Piotra do wszystkiego, do wszystkich, Leon Wielki, Tomasz z Akwinu, albo też jako zwornik urzędów i charyzmatów całego Kościoła, czyli tu papież jest wraz z Kościołem. Ecclesia cum Petro. No, więc to może... Aha, i kontynuując dalej, 843 kolumna. Ze względu na przedmiot hierarchii dzieli się ją na hierarchię święceń i hierarchię rządzenia, czyli jurysdykcji. Między jedną i drugą hierarchią istnieje ścisły związek, ponieważ tylko duchowni mogą no, rządzić, tak? To jest napisane, tylko duchowni mogą otrzymać urzędy kościelne wymagające wykonywania sakramentalnej władzy święceń lub zwyczajnej władzy zrządzenia. Więc te dwie hierarchie tutaj się łączą. Formalnie ze względu na przedmiot dzieli się je na hierarchię święceń i hierarchię rządzenia. W Kościele łacińskim aktualna hierarchia święceń ma tylko stopnie z prawa Bożego, które tworzą biskup, prezbiter, diakon. Wcześniej już to mówiłem, jeszcze raz przypominam. Taka jest hierarchia święceń w Kościele rzymskokatolickim. Hierarchia rządzenia w Kościele powszechnym ma dwa stopnie z prawa Bożego. To jest prymat papieża i podporządkowany mu episkopat. A także poniżej tyle stopni z prawa już kościelnego, niebożego, czyli prowadzonych przez Kościół, ile jest urzędów kościelnych wymagających wykonywania zwyczajnej władzy rządzenia w zakresie zewnętrznym lub wewnętrznym. W hierarchii rządzenia odnoszącej się do zakresu zewnętrznego w Kościele łacińskim istnieją między stopniami z prawa Bożego trzy stopnie z prawa kościelnego, a więc kardynał, niżej legat biskupa rzymskiego, jeszcze niżej metropolita.
Jeżeli ktoś chce to zapamiętywać, jeżeli się nie przyda, no to możemy tylko przyjąć jako ciekawostkę. W kościele łacińskim metropolicie podporządkowany jest biskup diecezjalny i zrównany z nim w prawie prałat terytorialny oraz opat terytorialny. A potem no i potem pod księdzem, poniżej biskupa tutaj mamy są podporządkowane wikariusz generalny, wikariusz biskupi, wikariusz sądowy, czyli oficjał, potem proboszcz. No, a pod proboszczem, jak ci księża sami siebie określają żartobliwie, wiokary. Chodzi o to, że jeszcze nie wiem na ile dzisiaj, bo to moje doświadczenia sprzed lat kilkunastu, w porywach do 20, gdzie no, wikary na parafii po prostu ciężko pracuje. Zależy jeszcze, gdzie na jaką parafię trafi. Ale często tak bywa, że właśnie no, on szefem jest proboszcz. Także bywa, że ci wikarzy, pochylając się nad swoim losem, pocieszają się czasami tymi słowami właśnie tak żartobliwie i wewnętrznie, marząc o tym dniu, kiedy wreszcie otrzymają parafię własną. No. A to też zależy od różnych czynników. Wybrany na urząd biskupa Rzymu otrzymuje najwyższy stopień w hierarchii rządzenia bezpośrednio od Boga po dopełnieniu warunku prawowitego wyboru i jego akceptacji przez wybranego. Czyli akceptacji przez tego, który został wybrany. Sakramentalna władza święceń nie może być odwołana. To już mówiliśmy. To niezatarte piętno na duszy. Stopnie w tej hierarchii traci się wraz z piastowanym urzędem według sposobów przewidzianych w kanonie 184 kodeksie prawa kanonicznego. Stopnie w tej hierarchii można stracić. Samego powołania czy sakramentu kapłaństwa nie. Biskup rzymski może utracić najwyższy stopień hierarchii rządzenia, czyli papież, przez wolne i odpowiednio ujawnione zrzeczenie się swojego urzędu, które nie wymaga niczyjego przyjęcia. Mówię o tym, bo kardynał Ratzinger, przepraszam, Benedykt, tak. Tak właśnie zrobił. Co też wyrażone potem było w formie żartu w kontekście papieża Jana Pawła II i w kontekście systemu emerytalnego w Polsce, jaki został niedawno wprowadzony. To chodzi o przedłużenie wieku emerytalnego. Znacie ten dowcip? Że no właśnie, porównując tych dwóch papieży, to widać, że jak to jest właśnie z tym systemem emerytalnym w Polsce i w Niemczech, bo w Niemczech pracuje się do emerytury, a w Polsce do śmierci. No. No jeszcze jedną rzecz zwrócę uwagę, bo to tak pewnie już pogubiliśmy się w tych wszystkich hierarchiach, ale wspomniałem tutaj o jednej rzeczy, która też w naszej Polsce czasami się kotłuje, jeśli chodzi o emocje. Otóż opat terytorialny jest równorzędny, jeśli chodzi o hierarchię, w stosunku do biskupa diecezjalnego. Chodzi mi o co z zakonami na terenie diecezji. Biskup nic do nich nie ma. One słuchają opata swojego. Opata, generała, no różne są te określenia. Tak. I co? I co brat mówił? Ryzyk rozmawia. I ksiądz Ryzyk robi to, co robi, a wszyscy krzyczą, czemu ten episkopat tutaj, go tam nie zajmie stanowiska i go tam, no pewnie, że episkopat mógłby jakimiś swoimi środkami wpływać już nie tyle na Ryzyka, co właśnie na przełożonego redemptorystów i wpływa. Ale samemu księdzu Ryzykowi to tylko jego przełożony może tak dokładnie i konkretnie działać. Tak więc to mniej więcej próbuję jakoś tą teoretyczną wiedzę też trochę zakotwiczyć, co nam też może czasami w rozmowie jakieś tutaj się przydać. No, przynajmniej choćby w tym sensie, że będziemy zorientowani. I tak dochodzimy do kwestii trzeciej, związanej z sakramentem kapłaństwa, mianowicie do papiestwa. Bo tu już tyle, jeśli chodzi o hierarchię. Wystarczy. Odwołuję się do kodeksu prawa kanonicznego na początek, wydany w Poznaniu w 1984 roku. Strona 160.
i potem 161. Hierarchiczny ustrój Kościoła to jest taki tytuł tej drugiej części. Biskup rzymski, kanon 331. Biskup Kościoła rzymskiego, w którym trwa urząd udzielony przez Pana samemu Piotrowi, pierwszemu z apostołów, a który ma być przekazywany jego następcom, jest głową kolegium biskupów, zarządcą Chrystusa i pasterzem całego Kościoła tutaj na ziemi. Dlatego z racji swego urzędu posiada on najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną władzę zwyczajną w Kościele, którą może wykonywać zawsze w sposób nieskrępowany. Określenia są ważne, jak zresztą we wszystkich sformułowanych przez teologów zdaniach, ale tu jeszcze dochodzi ten dodatkowy wymiar, że mamy do czynienia z kodeksem prawa. Kościelnego prawa. A więc tu jeszcze... Tak więc każde słowo jest wielokrotnie zważone, przemyślane i brak pewnych słów też dużo mówi. Tu akurat w tym punkcie nie, ale w innych. Posiada on najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną władzę zwyczajną w Kościele, którą może wykonywać zawsze w sposób nieskrępowany. Dalej, kanon 332, paragraf pierwszy. Pełną i najwyższą władzę w Kościele otrzymuje biskup rzymski przez zgodny z prawem zaakceptowany przez niego wybór wraz z konsekracją biskupią. Stąd tę samą władzę otrzymuje od momentu przyjęcia wyboru na papieża ten elekt, który posiada sakrę biskupią. Bo mógłby nie mieć, to wtedy należy go w tą sakrę, to święcenia mu udzielić. Konsekrowany na biskupa przez trzech innych biskupów. Bo ma być to w kontekście kolegialnym, w kontekście wspólnoty. Gdyby się zdarzyło, że biskup rzymski zrzekłby się swego urzędu, to do ważności wymaga się, by zrzeczenie zostało dokonane w sposób wolny i było odpowiednio ujawnione. Nie wymaga zaś niczyjego przyjęcia. To już słyszeliśmy wcześniej w kontekście hierarchii. Jeszcze raz powtarzam, bo z takim przypadkiem się po wielu, wielu, wielu latach zetknęliśmy. Właściwie po wielu setek latach. Kanon 342 ze 161 strony. Synod biskupów jest zebraniem biskupów wybranych z różnych regionów świata, którzy zbierają się w określonych terminach, ażeby pobudzać ścisłą łączność między biskupem Rzymu i biskupami, jak również temuż biskupowi rzymskiemu świadczyć pomoc swoją radą w celu zachowania i wzrostu wiary oraz obyczajów, a także zachowania i umocnienia dyscypliny kościelnej i rozważenia problemów związanych z działalnością Kościoła w świecie. Mówię o tym dlatego, że kiedyś, no tutaj mowa jest o synodzie biskupów, kiedyś najwyższą władzą w Kościele miał sobór. No. A potem przyjęto dogmat o nieomylności papieża na Soborze Watykańskim I. I jest już teraz inaczej. Tą najwyższą władzę posiada papież. Sobór Watykański II wprowadził jeszcze coś takiego jako kolegium biskupów. Kolegialność to było pojęcie bardzo tak wprowadzone właśnie, do którego dojrzał Kościół już na etapie Soboru Watykańskiego II i od tamtej pory już papież nie jest taką alfą i omegą, prawda, świecą stojącą na świeczniku samodzielnie, ale występuje, jak to się mówi, w połączeniu z kolegium biskupów. No i ta kolegialność, tutaj wspólnotowość Kościoła jest traktowana jako swego rodzaju też takie objawienie, jak gdyby Bożej też woli i ten kontekst wspólnotowy, który ma też pogłębić trochę jakby rozumienie papiestwa. Zadaniem synodu biskupów jest rozpatrywanie przedstawionych mu spraw, wysuwanie wniosków, nie zaś ich rozstrzyganie i wydawanie dekretów. Chyba że w pewnych wypadkach zostanie on wyposażony, on, synod biskupów, zostanie wyposażony przez biskupa rzymskiego w głos decydujący. Wówczas biskup rzymski ma prawo zatwierdzić decyzję synodu. Gdyby tą analogię przenieść na grunt tutaj zborów ewangelicznych, no to te dwa modele, o których mówiłem, dwa modele zborów, zbór w systemie kongregacjonalnym, gdzie nazwijmy to główną władzą w Kościele jest zebranie wszystkich członków. Przez analogię można powiedzieć podobnie jak we władzy świeckiej. Już nie wszyscy Polacy, no bo trudno, żeby zebrać wszystkich, a więc ich przedstawiciele, czyli posłowie i Sejm. To jest władza ustawodawcza.
Potem mamy rząd, czyli w Kościele byłaby to Rada Zboru, która ma wykonywać uchwały i polecenia zebrania członków, a oprócz tego otrzymuje pewne uprawnienia jasno sformułowane w prawie wewnętrznym Kościoła, gdzie może działać w zakresie otrzymanych uprawnień, nie pytając członków o zgodę, informując jedynie o podjętych decyzjach. A więc władza wykonawcza. No. I teraz inny model zboru, gdzie na czele zboru stoi pastor, episkopalny system, prawda? I pastor, mając wizję i razem z wizją będący darem dla zboru, dobiera sobie skład rady zboru, dobiera sobie ludzi, z którymi jest w stanie realizować tą wizję i zbór prowadzić dla pożytku zboru i Królestwa Bożego. I to jest ten drugi model. No i tu już nie zebranie członków ma głos decydujący, czy są nawet, znam takie zbory w systemie episkopalnym, myślę o Kościele Zielonoświątkowym, gdzie no nie robi się zebrań członkowskich. Z bardzo takim prostym uzasadnieniem. Dlatego, że z tych zebrań to tylko kłótnie wynikają. Wynikają, więc nie ma. Są decyzje podejmowane przez starszych, przez radę, przez pastora i zbór jest informowany. I tyle. No. Znacie te historie, tak. Pokazuje tylko, że to nie są tak aż zupełnie ekstremalnie dwa różne światy. No. Mały słownik teologiczny w temacie papieża i papiestwa. Odwołuję się do tematu, do tych źródłowych tekstów, bo i łatwiej, i szybciej, no, mógłbym to własnymi słowami, ale byłoby to to samo. Kwestia pochodzenia i tak dalej. Papież. Oficjalny tytuł nadawany obecnie biskupowi Rzymu jako głowie Kościoła powszechnego. Według nauki katolickiej już sam Jezus ustanowił wąskie grono uczniów jako kolegium apostołów, wyróżniając jednego z nich, Szymona, któremu nadał imię Kefas, Petros, skała. Czytamy Ewangelię Mateusza 16:18, porównaj 10, wiersz 2. Sam Jezus określił jego rolę jako skały stanowiącej fundament Kościoła Jezusowego, jako administratora w tym Kościele rozporządzającego kluczami, w cudzysłowie, i obdarzonego pełnią, władza związywania i rozwiązywania. Jako pasterza całej trzody Jezusowej, którego zadaniem jest utwierdzanie braci w wierze. I tu odsyłacze biblijne Mateusza 16:16 i następne, Jan 21:15 i następny, Łukasz 22:32. I ponieważ, logiczny system, ponieważ tutaj nie ma punktów, ale punktuję, Kościół ma trwać do końca czasów, a śmierć Piotra była przepowiedziana. I również ponieważ w sferze religijnej idea sukcesji była w owej epoce czymś samo przez się oczywistym, przeto nie może dziwić przypisywanie Jezusowi intencji postawienia na czele kolegium apostołów i ich następców osoby obdarzonej władzą autorytatywną i nadania tej władzy charakteru instytucji stałej, a nie tylko jednej osobie. Czyli tutaj jest próba uzasadnienia sukcesji apostolskiej. Przepraszam, czy tam już nie ma odsyłaczy biblijnych? W tej dalszej części już nie. No właśnie. I dalej. Ponieważ, po pierwsze, Piotr poniósł śmierć męczeńską jako biskup Rzymu. I ponieważ, tu wyskakuje dwójka od razu czytającemu, w istocie rzeczy nikt inny w Kościele nigdy nie rościł sobie pretensji do pełni takiej władzy, jaka została nadana na stałe w Kościele Piotrowym. Kościół katolicki wierzy, już konkluzja, że biskup Rzymu jest następcą Piotra w owych pełnomocnictwach i funkcjach, jakie przysługiwały Piotrowi jako pierwszej głowie tych, którzy piastowali urzędowe funkcje w Kościele. Konkretna realizacja owego roszczenia biskupa rzymskiego, jak również refleksyjne rozumienie i sformułowanie papieskich pełnomocnictw i praw
przechodziły w ciągu historii określony proces rozwoju, który nie przebiegał bez wahań. Później to rozwinę może. Katolicka doktryna wiary dotycząca papieża została najdokładniej i najpełniej wyłożona na Soborze Watykańskim I w 1870 roku. Uprawnienia papieża zostały tam określone jako najwyższa władza jurysdykcyjna, jako najwyższa władza nauczycielska w Kościele. Najwyższa władza jurysdykcyjna na mocy ustanowienia Bożego oznacza rzeczywistą, bezpośrednią, episkopalną władzę nad całym Kościołem, włącznie z innymi biskupami, co jest dogmatem wiary. A więc najwyższą władzę ustawodawczą, najwyższą władzę nadzorczą i najwyższą władzę sądowniczą w Kościele. Jako najwyższy nauczyciel papież ma zapewniony przez łaskę przywilej niepopełniania błędów w sprawach wiary, co Jezus Chrystus obiecał swojemu Kościołowi. I jest to dogmatem wiary. Czyli przywilej nieomylności. Co nie oznacza i czego się nie głosi, że konkretna historyczna forma, jaką obecnie przyjął prymat papieski, nie może już podlegać dalszemu rozwojowi historycznemu. Forma może się zmieniać, no i rzeczywiście się zmienia. Jeszcze nie tak dawno Sobór Watykański II, papież Jan XXIII, Paweł VI chyba jeszcze też częściowo nosili papieża w lektyce, prawda? Prawie wcale się nie pokazywał. A potem byli następni, potem Wojtyła, audiencje środowe, prawda? Już Paweł VI już przestał pokazywać się, najpierw się pokazywał, potem bez tej papieskiej tiary, gdzie mieliśmy trzy korony, papież, bo król ziemski ma jedną. Papiestwo jeszcze sięgając czasu średniowiecza stało ponad władzą świecką. Posiadało zarówno jedną, jak i drugą duchową. Jeszcze też była trzecia korona. I tak dalej, i tak dalej. Formy się zmieniają. Dzisiaj widzimy papieża Franciszka, który jeszcze bardziej te formy upraszcza. No. Na razie tyle, jeśli chodzi o Franciszka. I coś tu jeszcze bym chciał przeczytać. Do praktycznego wyjaśnienia relacji między papieżem a episkopatem przyczynił się Sobór Watykański II swoim orzeczeniem o kolegialności biskupów. Kolegialność biskupów to jest techniczne określenie, nieraz z nim się będziecie spotykać, bo teraz na pewno zwrócicie uwagę na to sformułowanie. W rezultacie owa kolegialność znalazła wyraz w różnorodnych gremiach, zwłaszcza w całej instytucji synodów biskupów. Prawny status papieża nie uległ przez to żadnej zmianie. To znaczy synod biskupów niczego nie może papieżowi, nie wiem, narzucać, nakazać, ale może papieżowi pomagać, może rozwiązywać pewne kwestie, może sugerować pewne rozwiązania. I w tym sensie może być pomocniczy dla papieża, tak jak to też wcześniej czytaliśmy. I teraz jeszcze sięgając do katechizmu, katolickiego katechizmu dla dorosłych, o którym już tyle mówiłem. Poznań 1987, strona 292. Jak jest to ujęte w tym w miarę najnowszym opracowaniu, w wydaniu jakby nie było najlepszych teologów współcześnie. W miarę współcześnie, bo to podałem, który to jest rok. O szczególnej roli i stanowisku Piotra mówi wiele ważnych tekstów i przekazów Nowego Testamentu pochodzących z różnych środowisk i z różnych okresów, praktycznie rzecz biorąc z wszystkich epok Nowego Testamentu. Trzy pierwsze Ewangelie stwierdzają zgodnie, że Piotr był pierwszym z powołanych i pierwszym z posłanych przez Jezusa. Porównaj Marek 1:16-20 i paralelne. Czyli co za, prawda, Piotrem? Był pierwszym z powołanych i pierwszym z posłanych. On jest też pierwszym na liście apostołów, porównaj Marek 3:16 i paralelny. Już za ziemskiego życia Jezusa Piotr był w oczywisty sposób reprezentantem i rzecznikiem pozostałych uczniów. Z jego powołaniem wiąże się zmiana imienia. Ten, który pierwotnie nazywał się Szymonem, otrzymuje od Jezusa imię Kefas, po grecku Petros, po polsku skała. Imię w tych czasach nie było pustym dźwiękiem, lecz wyrażało istotę i istotną rolę człowieka i rzeczy. Piotr ma więc z woli Chrystusa być mocnym jak skała fundamentem dla uczni i dla Kościoła. To on ma umacniać swych braci. To polecenie zostaje potwierdzone przez Chrystusa Zmartwychwstałego. W relacjach o wydarzeniach wielkanocnych Piotr występuje jako pierwszy ze świadków zmartwychwstania. Porównaj 1 Koryntian 15:5 i Łukasz 24:34. W sposób pośredni mówi o tym Marek 16:7.
Zgodnie z tym, jak świadczy 12 pierwszych rozdziałów dziejów apostolskich, a także relacje o soborze jerozolimskim, dzieje 15 od 1 do 35, Piotrowi przysługuje pierwszy autorytet. Kiedy w związku z niepokojami w Antiochii Piotr okazał słabość, Paweł otwarcie mu się sprzeciwił. Porównaj Galacjan 2,14, co nie zmienia faktu, że uznawał autorytet Kefasa. Tu Galacjan 1,18. Autorytet Piotra miał zachować moc i po jego śmierci. Świadczy o tym trzykrotnie potwierdzone przekazanie Piotrowi urzędu pasterskiego przez zmartwychwstałego Pana Jan 21, 15-17. Tu widzimy, jak Kościół katolicki interpretuje te fragmenty ze Słowa Bożego. Tam jest, kiedy Jezus mówi trzy razy, czy mnie miłujesz, paś baranki moje, paś owieczki moje i tak dalej. Widzimy, jak interpretuje Kościół... Ktoś po śmierci, nie było uzasadnienie do tego, żeby po śmierci. Tak, przeczytam może jeszcze. No właśnie, mówię, tutaj widzimy, jak te fragmenty Biblii, które znamy i które są, rozumie Kościół, interpretuje Kościół tak, by no, były one uzasadnieniem dla prymatu Piotrowego. Autorytet Piotra miał zachować moc i po jego śmierci. Świadczy o tym trzykrotnie potwierdzone przekazanie Piotrowi urzędu pasterskiego przez zmartwychwstałego Pana, a także oba listy, które pod imieniem Piotra weszły w skład Nowego Testamentu. Te teksty nie pozwalają twierdzić, jakoby Piotr dlatego tylko uzyskał autorytet, że był głównym świadkiem ziemskiej działalności Jezusa i że był pierwszym świadkiem zmartwychwstania. Czyli w podtekście tam należy domniemywać, że w tych tekstach chodzi jeszcze o coś więcej. Najważniejszy z tekstów Nowego Testamentu odnoszący się do Piotra to przekazana przez Mateusza wypowiedź Jezusa stanowiąca odpowiedź na wyznanie Piotra złożone w Cezarei, w okolicach Cezarei Filipowej. Otóż i ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Mateusza 16, wiersz 18-19. Tekst ten nasuwa szereg pytań egzegezie. To jest chyba jedyne miejsce, gdzie znalazłem, gdzie ktoś mówi, wątpliwości mamy. Bo we wszystkich innych opracowaniach w temacie prymatu Piotra nikt nie ma wątpliwości, o co tam chodzi. No ale to jest właśnie ta klasa autorów i jak powiedziałem, stąd odmienność tego katechizmu. Tekst ten nasuwa szereg pytań egzegezie. Jeśli nawet wielu dzisiejszych egzegetów nie przypisuje go w brzmieniu dosłownym samemu Jezusowi, to jednak misja i władza Piotra są, jak to widzieliśmy, zakotwiczone w działalności Jezusa. Trzy rzeczy mówi powyższy tekst o Piotrze. Pierwsze, sam Piotr, a nie tylko wiara, której on daje świadectwo, jest fundamentem Kościoła. Świadectwo Piotra nie można oderwać, przepraszam, to jest komentarz, następne zdanie. Świadectwa Piotra nie można oderwać od Piotra, świadka. Po drugie, władza kluczy oznacza pełnię władzy w zarządzaniu domem Bożym, którym jest Kościół. I trzy, władza wiązania i rozwiązywania oznacza władzę wydawania zobowiązujących orzeczeń doktrynalnych połączonych z władzą dyscyplinarną mającą strzec jedności Kościoła. We wszystkich wspomnianych tekstach nie mówi się wprost o następstwie urzędowych funkcjach Piotra, a więc o urzędzie piotrowym w Kościele. Stanowi to istotny punkt kontrowersji w dyskusji z kościołami nierzymskokatolickimi. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę, że zarówno Ewangelia Mateusza, jak i Ewangelia Jana, oba listy piotrowe, napisane zostały już po męczeńskiej śmierci Piotra w Rzymie w roku 64, to wynika stąd wniosek, że funkcja Piotrowa miała i po śmierci historycznego Piotra znaczenie nie tylko historyczne, ale zawsze aktualne. Ponadto Mateusz 16-18 mówi o przyszłości. Na tej skale zbuduje Kościół mój i ogarnia spojrzeniem eschatologiczną walkę, czyli tą na końcu świata, walkę między mocami śmierci, a nową wniesioną w świat przez Chrystusa mocą życia. Tak więc kwestia dalszego, eschatologia to nauka o czasach ostatecznych, tak więc kwestia dalszego trwania urzędu Piotrowego w Kościele przedstawia się podobnie jak kwestia dalszego trwania urzędu apostolskiego w ogóle. Ma on dla Kościoła znaczenie aktualne aż do końca świata. Zatem już Nowy Testament wskazuje na trwanie funkcji Piotra jako fundamentu Kościoła i gwaranta wiary. Tyle teologicznego uzasadnienia.
Jest też kilka zdań na temat historii. Ze szczególnym... No. Później się odniesiemy do tego, tak? No będę próbował. Będę próbował. Żeby, ciężko jest, sami... Żeby nie przekazać również słuchaczom do pewnych elementów silnie naciąganych bez słowa komentarza, bo to może tak gdzieś tam... Wy macie prawo komentować na gorąco. Ja będę próbował później to zebrać. Ale jeżeli są gorące komentarze, to zachęcam, bo potem można zapomnieć. Jeżeli coś z komentarzy waszych będzie, wiem, że będzie przywidziane tu w wykładzie, to powiem, że poruszymy to. Nie chcę w toku dyskusji, natomiast chodzi po prostu o to, że te fragmenty, które są podane, są w dużej części silnie naciągane w stosunku do to, co mają niby uzasadniać. Na przykład Galacja 1.18 mówi, że Paweł miał być pod wpływem Piotra. Ten tekst brzmi tak. Jego autorytet. Nie, nie, nie. On nie, nie, tu nie było powiedziane, że Paweł miał być pod wpływem Piotra. Nie, miał uznać jego autorytet. Że Paweł napomniał tam Piotra, a mimo to... niemniej jednak uznaje jego autorytet i to i powołano się na... Galacja 1.18, że u niego gościu. I ten tekst w Galacji mówi tak. Potem po 3 latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni 15. No. I ten tekst Galacjan 1.18. Tak, Paweł otwarcie mu się sprzeciwił, Galacjan 2.14, co nie zmienia faktu, że uznawał autorytet Kefasa. I w tym liście Paweł, kiedy broni swojej wersji Ewangelii, mówi wprost, nie opierałem się na podaniach jakby i na świadkach jakby ludzkich, tak, tylko na tym, co dostało Chrystusa. Potem jakby idzie jednak do tych, którzy są nazwani jakby filarami, tak? Ale żeby to jest element argumentu do Galacjan, żeby oni zrozumieli, że on nie jest tak naprawdę rzeczywiście co do meritum w oderwaniu od reszty społeczności Kościoła, tak? Że oni tak wybierają ścieżkę zupełnie absurdalną i bezsensowną. Ale tak naprawdę podstawowy argument Pawła jest taki, że to, co im podaje, on nie pochodzi od autorytecie od Chrystusa. Nie pochodzi od żadnego. Pochodzi od Chrystusa. Nikt go nie nauczył. Mówimy o apostole Pawle i jego autorytecie, jaki pochodzi bezpośrednio od Chrystusa, który skonfrontował z autorytetem apostołów, ponieważ zależało mu również, aby być częścią społeczności, nie uchodzić za kogoś, kto dokładnie działa gdzieś poza wspólnotą na własną rękę. Argumentacji, to nie był konkretnie do ludzi z określonym problemem. Dlatego moim zdaniem to troszkę jest... Więc kochani, to więc jeżeli już w tej chwili jesteście w stanie podjąć polemikę z tymi tutaj tekstami, czy powołaniem się na te teksty, to daje sporą nadzieję na to, że będziecie mogli w stanie obronić, że tak powiem, swoją wiarę czy swoje przekonania. Z tego względu, że te teksty, które ja czytam, to są, no, bym powiedział tak, mówiąc prostym językiem, najlepsze. W tej chwili, ze względu na autorów, słyszeliście, co mówię na propos tego właśnie katechizmu. I jest to, no właśnie, i są nowe ujęcia, bieżące, świeże, już odpowiadające na niektóre zarzuty, bo tutaj, no, mieliśmy kilka odpowiedzi. Sam Piotr, a nie tylko wiara, którą daje świadectwo z fundamentem Kościoła, bo jak interpretują protestanci, no właśnie, ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduje, tu jest mowa o wierze Piotra. To jest, ja to też powiem w podsumowaniu, bo tym się bronią protestanci, mówiąc o tej skale, nie tylko. I więc tutaj w tym tekście już są zawarte odpowiedzi na polemikę, która już była wtedy znana. I tam z Ewangelii Jana, końcówki Ewangelii Jana, to trzykrotne i tak dalej. Dojdziemy, tak. Tak. No, nie da się ukryć, że to przy naszych przekładach no, może wydawać się takim dość mocnym potwierdzeniem, że Jezus rzeczywiście Piotra ubiera w określoną rolę. Ale ten tekst ma jakby w moim zrozumieniu przynajmniej dwa słabe elementy, jeśli chodzi o taką argumentację, jego wykorzystanie takiej argumentacji. Po pierwsze, cała scena się kończy troszeczkę śmiesznie, bo Piotr zadaje pytanie, a co z tamtym, który idzie za nami, tak? Dlaczego Jezus mówi, a co ci do tego?
Mówimy o egzegezie fragmentu Ewangelii Jana końcowego fragmentu, kiedy Jezus z Piotrem nad brzegiem jeziora trzykrotnie pytany, prawda, czy go miłuje, czy go nie odpowiada mu Jezus. Tak. No tam jest oczywiście gra z słowami określonymi i tak dalej, ale chodzi mi o coś takiego, jeżeli by to miało znaczyć, że rzeczywiście właśnie został ubrany w tą szczególny autorytet przewodzenia Kościołowi, jego pytanie do Pana Jezusa, a co z tym, wydaje się całkowicie uzasadnione i tyle. Gdybym miał tym Piotrem, tym przywódcą w tym momencie się stawać, się być ustanowionym, to pytanie o ucznia, a co z tym, byłoby jak najbardziej uzasadnione, a jednak zostaje przez Jezusa dokładnie, to jest po pierwsze, a po drugie, potraktowane właśnie to, w taki sposób, jak czytamy. Jest tam pewien dialog między Jezusem a Piotrem. No i kwestia dialogu, który swoje odbicie znajduje dopiero w języku greckim i tu znowu trzeba by wejść w egzegezę. Dwa słowa greckie, inne używane przez Jezusa, drugie przez Piotra, które w języku polskim tłumaczone jest tym samym słowem, czy mnie miłujesz, ogromnie spłyca, nie tylko emocje, ale i znaczenie, funkcja tej rozmowy jest innego rodzaju. Ja powtarzam, przepraszam, bo... Ja mogę dość głośno, podejrzewam, że to zbiera. Ściąga? No to tak, dobrze. Tak, ściąga. No tam się chodzi o to, że być może akurat ta cała scena służy jedynie temu, to jest, przepraszam, prywatny punkt widzenia, aby podnieść Piotra po tym, co zrobił całkiem niedawno, czyli po sobie zaszła. Tak. Tak. Jest to możliwe. Jest to możliwe przynajmniej. A w każdym razie byłoby bardziej spójne z tym, że po pytaniu, a co z tamtym, Panie Jezus, a co ci do tego? Czyli nie jest jakby w sprzeczności ta rozmowa Jezusa z Piotrem, jego próba jakby od nowa przyprowadzenia do tej świeżej relacji, odbudowy go jakby w pewnym sensie, jego powołaniu, a tym, że tych, których Pan Jezus powołał, kieruje i prowadzi tak, jak chce. Okej, dziękuję. I kilka uwag jeszcze historycznych z tegoż właśnie katechizmu katolickiego dla dorosłych. Nauka o, że Kościół rzymski, prawda, że papież jest tym zwierzchnikiem w miłości Kościoła. Została ukształtowana nauka o prymacie. Zostajemy ukształtowaną u papieża Leona Wielkiego w V stuleciu. Jednakże już przed rozłamem z Kościołem Wschodnim starokościelna nauka o prymacie w swej formie i treści punkt ciężkości znajdowała w Kościele łacińskim na Zachodzie. Dla kościołów prawosławnych Wschodu postulat prymatu biskupa Rzymu stanowi dziś decydujący powód podtrzymywania istniejącego od roku 1054 rozdziału między oba kościołami. To tyle może, bo będę jeszcze trochę się odwoływał do historii papiestwa w tej części podsumowującej i takiego, z tej strony takiego ewangelicznego chrześcijaństwa spojrzenia. Może jeszcze kwestia ciekawa, niewątpliwie związana z tematem, sprawa dopuszczenia do urzędu kapłańskiego kobiet. Otóż w swej ludzkiej i chrześcijańskiej godności kobieta jest równa mężczyźnie. Dlatego we wszystkich dziedzinach apostolstwa świeckich winny kobiety zająć miejsce równouprawnione. W nowych służbach kościelnych kobiety wnoszą już swój niezastąpiony wkład. Rzymska Kongregacja Nauki Wiary potwierdziła jednak w roku 76 ponownie, że opierając się na przykładzie Jezusa i na całej tradycji Kościoła, sądzi ona, iż dopuszczenie kobiet do urzędu kapłańskiego nie jest możliwe. Nie jest to rozstrzygnięcie wiążące definitywnie charakteru dogmatycznego, jednakże argumenty oparte na Piśmie Świętym i tradycji mają wielką wagę i przeważają w Kościele w sposób oczywisty nad argumentami związanymi z dążeniem do równouprawnienia mężczyzn i kobiet w życiu społeczeństwa. To tyle tej kwestii. Tak została ona sformułowana. Wiemy, że po prostu w Kościele się kobiet nie wyświęca. Ja byłem zapytany o kobiety jako pastorzy w kościołach, u nas w Kościele na przykład, no powiedziałem, że póki co jeszcze nie. Ale w Kościele Zielonoświątkowym jest co? W Kościele Zielonoświątkowym jest kobieta pastorem? To znaczy, ja słyszałem w Polsce? Kazanie, gdzie... W wolnych kościołach. Ja słyszałem kazanie, gdzie, nie będę nazwiska mówił, żona pastora głosząc kazanie mówi, my jak przyjechaliśmy tutaj, od razu pastorstwem nie byliśmy. A ona głosi kazanie. Może on nie.
No nieważne, to jest dyskusyjne sformułowanie. Faktem jest, jeżeli, no, jeżeli no, ogłosiła kazanie, to czyli jest nauczanie kobiet w kościele, to by było coś nowego. Kościół luterański oficjalnie wprowadził na urząd pastora kobietę w Zelowie. Tam jest pastor i żona. W Zelowie jest reformowany. Nie jest luterański. A to przepraszam. W Zelowie ta pani pastor jest z kościoła Jelinek. Jest z kościoła reformowanego. A to przepraszam, powinienem wiedzieć. Pastorzyce są też w kościołach charyzmatycznych. W Warszawie w Spichlerzu jest pastorzyca. Jest siostra pastor w Spichlerzu w Warszawie, tak? Dobrze, powtarzam pięknie, dobrze. No jeżeli ktoś chce żartować w naszym środowisku, to słyszałem takie określenie, że pastorałka. No, ale to, no, mam nadzieję, że nikogo to nie dotyka. Dalej, ostatnia rzecz jeszcze, którą chciałbym podkreślić. Szeroko rozwinęła się po soborze dyskusja na temat demokratyzacji Kościoła. Chodzi o to, że Sobór Watykański wprowadził kolegialność biskupów, a więc Kościół otwierał się właśnie na wpływ również, nie tylko pasterz jako ten papież, jako ta samotna świeca na świeczniku. I wypłynęła kwestia tak zwanej demokratyzacji Kościoła. Z wszystkiego, co powiedzieliśmy wyżej, wynika jasno, że wprowadzenie w Kościele zasady suwerenności ludu albo zasady większości jest wykluczone. Jeszcze raz przeczytam. Z wszystkiego, co powiedzieliśmy wyżej, wynika jasno, że wprowadzenie w Kościele zasady suwerenności ludu albo zasady większości jest wykluczone. W Kościele rozstrzyga nie głos większości, ale to, co mówi Ewangelia Chrystusowa, powierzona w sposób szczególny powołanym świadkom. Fajnie, no zgadza się. Tylko, że już widzimy, jak to samo sformułowanie może zupełnie co innego znaczyć, kiedy wejdziemy na obszar parafii. Jesteśmy na obszarze parafii. Chociaż zdanie miałoby identycznie tu i u nas. Ale już wiemy, co by to miało oznaczać, prawda? Więc tego. No, więc powiem tylko, że źle się dzieje, kiedy w zborach ewangelicznych dochodzi do demokratyzacji, bo to jest świecki system, a nie biblijny. I ja w Biblii widzę monarchię, a nie demokrację. Liczy się wola króla. A my jesteśmy jego sługami i to nie jest tak, że sługa kochający króla rano wstaje i pomyśli chwilę, w sensie pomodli się, aż znajdzie sobie, powie, a dzisiaj właśnie mojego kochanego króla to będę robił to i to, bo go kocham, a drugi sługa któryś rano wstanie i powie, ponieważ kocham mojego króla, pytam, królu, co chcesz, abym dzisiaj czynił dla ciebie. I to sprawia, że to są zupełnie inne królestwa, prawda? Bo w tym pierwszym królestwie jest chaos i król w ogóle nie rządzi, bo wszyscy robią co chcą. Dla niego oczywiście. I drugie królestwo, gdzie król rządzi i wszyscy wypełniają, czy próbują, starają się poznać wolę króla i wypełniać wolę króla. I liczy się to, co uważa król. I jeżeli nawet podejmują decyzję, to wszyscy pytają, to w takim razie zdecydujmy, jaka jest wola króla w tym temacie, o którym teraz decydujemy jako członkowie tutaj w tej wspólnoty. I nie obchodzi mnie opinia większości członków, mnie obchodzi tylko wola króla. I głosują ci, którzy uważają, że jest wolą Bożą, żeby to czy tamto zrobić, albo żeby nie zrobić. I to jest inny świat niż świat demokracji, gdzie wszystkim rządzi opinia większości członków, a opinia mniejszości, a czasami niestety bliska równowagi, wtedy się mówi, że zbór jest podzielony, opinia mniejszości, no, powiem ładnie, nie liczy się. Mamy ją w tyle. I już, no więc, no chyba nie tak powinno być w Bożym Królestwie, bo tam, jak czytam, celem mamy dążyć do jedności. A gdyby jeszcze tak wziąć właśnie pod uwagę ten model, gdzie większość miała, opinia większości decydowała, to gdyby spojrzeć do Biblii, Stary Testament, Wędrówka Mojżesza i Ludu Wybranego, wszędzie, gdzie zabrakło
i Mojżesza, tego, który by starał się ludzi skoncentrować na woli Bożej, żeby ją odkrywać. Wszędzie tam, gdzie ludzie podejmowali opinię, głosowali, gdzie decydowali większością głosów, za każdym razem się mylili. Sprawdźcie. W Starym Testamencie są przykłady takich demokracji. No, to tyle w temacie demokratyzacji. No i tutaj Kościół się przed tym oczywiście broni, no bo to jest jeszcze z dodatkowych względów. W temacie sukcesji może tej już teraz apostolskiej jeszcze jeden fragment. W nowym, to jest katechizmu katolickiego dla dorosłych, przypomnę, Poznań 1987, strona 281. W Nowym Testamencie spotykamy wyraźne wskazania, jak posłannictwo apostolskie ma być kontynuowane w czasach poapostolskich. Znajdujemy świadectwo, że apostołowie jeszcze za swego życia ustanawiali nie tylko swych pomocników, ale i mężów, którzy po ich śmierci mieli dopełniać i umacniać ich dzieło. Tak by powierzona apostołom misja mogła trwać do końca wieków. Wynika to jasno z mowy pożegnalnej, którą, jak przekazują Dzieje Apostolskie, święty Paweł wygłosił w Milecie wobec prezbiterów gminy efeskiej. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali kościołem Boga, który on nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy będą głosić przewrotne nauki, aby podciągnąć ze sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i Słowu, Jego łaski i władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Dzieje 20, 28-32. Również listy pasterskie, 1, 2 do Tymoteusza, list do Tytusa, świadczą o tym przekazywaniu misji apostolskiej. Prawdopodobnie wspomniane listy pochodzą od jednego z uczni Pawła. Piszący zaświadcza, że Paweł polecił Tymoteuszowi i Tytusowi zachować wiernie powierzone im dobro i naukę czystą i zdrową. Porównaj 1 Tymoteusza 4,16. Potem jest napisane 620, więc nie wiem, znów jakaś korekta przeoczyła, może 620. 2 Tymoteusza 1,14, 4, 3 i inne. Samym z kolei nałożyć ręce na innych mężów, powołując do służby apostolskiej. Porównaj 1 Tymoteusza 4,14, 2 Tymoteusza 1,6, 2, 2 i Tytusa 1,5. No tu się muszę zatrzymać. Zareagowaliście, co? Zapaliło się czerwone światełko, kiedy usłyszeliście, że to nałożenie rąk, o którym apostoł Paweł mówi w przypadku listów, tak, do Tymoteusza czy Tytusa, miałoby być powołaniem do służby apostolskiej. Nie? Czy tam, no właśnie. Tak więc już w Nowym Testamencie zarysowuje się przejście od czasów apostolskich do poapostolskich. Że dają temu wyraz dopiero późne księgi Nowego Testamentu, jest rzeczą łatwo zrozumiałą, skoro problem kontynuacji dzieła apostołów pojawił się z całą ostrością dopiero bezpośrednio przed ich śmiercią albo też po niej. Tradycja Kościoła podjęła od początku wskazania Nowego Testamentu. Już u Klemensa Rzymskiego około roku 95 i u Ignacego z Antiochii około 110 roku żywa jest myśl sukcesji apostolskiej. Już Hegezyp około 180 roku, Hegezyp, zestawia wykazy biskupów, a Ireneusz z Lyonu około 180 roku i Tertulian około 200 rozwijają obszerną teologię sukcesji apostolskiej. Sobór Watykański II ujmuje zwięźle naukę pisma i tradycji w słowach: biskupi z ustanowienia Bożego stali się następcami apostołów jako pasterze Kościoła. W biskupach trwa w Kościele posłannictwo udzielone apostołom, a nawet obecność samego Chrystusa. Pytanie jest, czy Sobór Bułania, gdzie jest mowa o tym, że są to obszerne rozwinięcia teologii przez Tertuliana na przykład i tak dalej, nie. To są jakieś odsyłacze? No właśnie, żeby to miało jakiś wymiar nie tylko uczciwy moralnie, ale i też naukowy, ja nie wybieram, ani nie opuszczam. Czytam fragment tak, jak jest napisany. Tak, również z odsyłaczami. I teraz, żeby nie było nam tak łatwo, bo często tutaj dyskusja biegnie, czy polemika na linii
No dobrze, czyli biskupi są następcami apostołów, w sensie współczesnymi apostołami. Otóż nie. Tutaj w katechizmie tym właśnie dla dorosłych ksiądz profesor, czy księża profesorzy, teolodzy piszą tak. Naukę o sukcesji apostolskiej trzeba jednak właściwie rozumieć. Nie mówi ona, to już są te nowsze przemyślenia. I dlatego, gdzie polemika jest już trudniejsza. Nie mówi ona, że biskupi są nowymi apostołami. Urząd apostolski jest jednorazowy, lecz określone funkcje apostolskie muszą być zgodnie ze słowem Chrystusa sprawowane przez wszystkie czasy. Aha, czyli już prawie zgoda, co? Trzeba więc rozróżniać jednorazowy urząd apostołów od trwałego urzędu apostolskiego. Tylko pod tym drugim względem biskupi są następcami apostołów. Następstwa nie należy rozumieć czysto zewnętrznie, w sensie nieprzerwanego łańcucha nałożenia rąk czy nieprzerwanej obsady siedzib biskupów. Na sukcesję apostolską trzeba patrzeć w ujęciu całościowym. Pozostaje ona w związku z przekazywaniem wiary apostolskiej, po pierwsze, i jest tą wiarą nierozdzielnie złączona. Sukcesja jest postacią tradycji, tradycja treścią sukcesji. Biskup, który odpada od wiary apostolskiej, traci tym samym prawo sprawowania swego urzędu. Tak? Sukcesja jest postacią tradycji, no bo tradycja trwa już po, bo mówimy o czasach po Nowym Testamencie, a tradycja treścią sukcesji. Tak jest. Tradycja, sukcesja jest postacią tradycji, a tradycja jest treścią sukcesji. I tu od razu praktyczna ilustracja. Biskup, który odpada od wiary apostolskiej, czyli od treści tej sukcesji, traci tym samym prawo do sprawowania swego urzędu. No, druga rzecz, jeśli całościowe spojrzenie na sukcesję, czym jest? Sukcesja apostolska poszczególnych biskupów związana jest z sukcesją apostolską całości kolegium biskupów. No, 12 jako całość reprezentowało Izraela. Tak więc kolegium biskupów występujące po kolegium apostołów, podobnie. Każdy z biskupów trwa sukcesji apostolskiej jako członek całości episkopatu. Dlatego zgodnie z starą tradycją kościelną święceń nowego biskupa dokonuje każdorazowo co najmniej trzech biskupów. Proszę, mogę zapytać? Tak, tak, tak. To jaka to jest różnica między tymi apostołami w kościele katolickim i biskupami? Bo tu mówimy o porównaniu kolegium apostołów do kolegium biskupów, ale Biblia o biskupach również mówi, jak o biskupach. To co, oni teraz do jednego to wzięli, że biskup porówna się apostoł, bo to tak się mogło zgubić. Tak, więc biskup to jest ten, który przede wszystkim i w najpełniejszej formie realizuje i wypełnia misję apostołów. Ale to jest ten, o którym mówi na przykład list do Tymoteusza, biskup mąż dobrej pracy pragnie. To jest ten sam biskup? To jest ten sam biskup. No to w takim razie to nie jest to samo co apostoł. Z Biblii wynika, że nie jest to samo, co ten apostoł, ponieważ w tym momencie, w czasie, kiedy pisane były te teksty i do których tutaj się odwołują autorzy, funkcjonowali nie tylko biskupi, ale i apostołowie i każdy z nich pełnił swoją misję. Czy ja dobrze rozumiem, że Kościół katolicki mówi, że ci biskupi to są jakby apostołowie, tamci, i również biskupi biblijni, Kościół, myślę, ja nie spotkałem się, żeby Kościół na ten temat się gdziekolwiek wypowiadał. W każdym bądź razie Kościół jak najbardziej zrównuje biskupów, tych, o których już czytamy w Biblii, w Słowie Bożym, w listach właśnie do Tymoteusza czy Tytusa, z tym, mówiąc o biskupach tam, w tych fragmentach, jak i o biskupach dziś, no to ma na myśli ten sam urząd i osoby pełniące te same jak gdyby obowiązki, tą samą służbę. Nie ma. Natomiast nie wypowiada się na temat, tej różnicy, którą dostrzegamy w sformułowaniu tego, iż w tym samym czasie, kiedy funkcjonowali biskupi,
wymieniani w listach, do których tutaj, o których ogólnie rzecz biorąc pisze apostoł Paweł w swoich listach. W tym samym czasie funkcjonowali apostołowie i no nie była to kontynuacja ani ich urzędu, ani ich misji, lecz każdy pełnił swoją służbę na zasadzie różnorodności tych służb. Także do zmiany jakby stanowiska i kontynuacji, jako kontynuacji tutaj urzędu apostołów przez biskupów właśnie doszło dopiero, do takiego nauczania mogło dojść dopiero po śmierci apostołów, kiedy właśnie nie zwrócono uwagi na tą no niekonsekwencję, o której w tej chwili mówiliśmy. Kościół i trzeci. Kościół w swojej trzecie spojrzenia, trzecia część, czy aspekt, bo wymienione są trzy, aby sukcesję apostolską pojmować całkowicie. Trzeci aspekt to Kościół jest w swej całości apostolski. Stąd sukcesja apostolska stoi w służbie Kościoła. Znajduje to wyraz przede wszystkim w praktyce, że biskup zostaje wyświęcony do służby w określonym kościele miejscowym. No, dużo w tym logiki. Trochę mniej, znaczy znacznie mniej Biblii i do tego jeszcze te niekonsekwencje, którą tu na przykład wyłapałeś. Nikt się nie zetknął wcześniej z tą obserwacją. No, dzięki. To jest dobra obserwacja. Tak więc, cóż, podsumowując, zostało nam jeszcze trochę, ale już niedużo czasu. Nie zdążę chyba wszystkiego. Bo mam podsumowanie dość obszerne, bo i też obszernie dość, znaczy obszernie jak obszernie cały czas mówiliśmy o rzeczach, które no, wywoływały jakąś reakcję. Widać było, że was nie uśpiłem. Kościół kapłańsko-katolicki jest oparty na wzorach starotestamentalnych. W Nowym Testamencie nie ma mowy o służbie kapłańskiej ani o kapłanach. Jedynym kapłanem jest Chrystus i wtedy, jeśli on występuje gdzieś w tekstach Nowego Testamentu, to używane jest słowo arcykapłan. Chrystus, który zjawił się arcykapłan, wszedł raz na zawsze do świątyni, dokonawszy wiecznego odkupienia. Krew Jezusa Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze. Krew, jest ofiara, jest arcykapłan. I dlatego jest on pośrednikiem Nowego Przymierza. Piszcie do Hebrajczyków 9:11-16. A więc Jezus jest ofiarą, czy jak to się mówi, żertwą ofiarną. Jezus jest kapłanem, czy arcykapłanem, który złożył ofiarę, a ołtarzem jest krzyż. Jego kapłaństwo jest jedyne, a równocześnie wieczne. Pełniące takie czy inne służby w Kościele. Duchowni, czasami używa się też tego określenia. On nie jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Tak czytamy w Słowie Bożym. Gdyż jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus. 1 Tymoteusza 2:5. Kościoły ewangeliczne nie uznają nauki o wyciśnięciu znamienia duchowego, tak? Przez sakrament kapłaństwa. A stąd nie akceptują podziału na kler i na lud Boży. Czy osoby świeckie. Przyjmują, że wierzący chrześcijanie składający Bogu w ofierze swoje życia. Przyjmują, że wierzący chrześcijanie składają Bogu w ofierze swoje życie i na tym ma polegać duchowa służba. O czym pisze na przykład Piotr w swoim pierwszym liście 2:5, czy w liście do Rzymian Paweł 12:1. Każdy wierzący chrześcijanin ma dostęp do Boga dzięki Chrystusowi. Usprawiedliwieni tedy z wiary mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do łaski, w której stoimy. To Rzymian 5:1 i następny. A list do Hebrajczyków mówi, mając wtedy wielkiego arcykapłana Jezusa, Syna Bożego, przystąpmy z ufnością i odwagą do tronu łaski. Hebrajczyków 4:14-16. Mamy inny obraz ludu Bożego. Chociaż opieramy to różne fragmenty Słowa Bożego, jak na przykład, jak ujmuje to apostoł Piotr, mówi, wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, tak? 1 Piotra 2:9. Mówimy tutaj o powszechnym kapłaństwie. Każdy chrześcijanin spełnia powierzone mu przez Boga zadanie, do którego zostaje też indywidualnie i osobiście przez Boga powołany. Ten indywidualizm, to bym powiedział, to jest taka
specyficzna cecha no, protestantyzmu w ogóle, a może szczególnie ewangelicznego chrześcijaństwa, bo ona to bardzo podkreśla. Człowiek z jednej strony jest częścią wspólnoty, a z drugiej strony wszystko rozgrywa się i opiera się o jego osobistą, indywidualną relację, bezpośrednią relację z Bogiem, i z tego wynika również i służba we wspólnocie, pełnienie różnych służb, czy powołanie do różnych służb, gdzie nie widzimy różnicy jakościowej, jedynie no, odmienność co do funkcji. Służby są różne, ciało jest jedno, członki ciała nie są bardziej czy mniej ważne od innych, są równo ważne, chociaż bardzo różne służby pełnią. No i dzięki tej służbie i dzięki Bożym obdarowaniom, które też no, nie wpływają może na rangę tej służby, po prostu, bo dar pozostaje, no to jest tylko darem i to nie jest żaden powód do chluby dla obdarowanego, bo te dary pochodzą nie z zasług, ale z Bożej suwerennej woli. Te dary, te obdarowania również sprawiają, że służba dla, czy na rzecz ciała, na rzecz wspólnoty spełnia swoje zadanie i wspólnota generalnie realizuje jako całość już wtedy te cele, które Bóg dla niej zamierzył. Służba każdego chrześcijanina oczywiście koncentruje się na jego życiu tam w świecie. Zbór, kaplica to jest takie dodatkowe miejsce odpocznienia może, czy poratowania się, kiedy człowiek poraniony gdzieś, prawda, w świecie, tam w kaplicy się znajdzie wśród braci i sióstr, ale generalnie służba jego realizuje się w życiu osobistym, w pracy zawodowej, realizuje się w rodzinie, realizuje się w społeczeństwie. I to jest taka służba, która nie zna ustroju hierarchicznego, a w relacji do Boga, jak powiedzieliśmy również, ma ona charakter bezpośredni i osobisty. I jedynym pośrednikiem, jeżeli możemy mówić o pośrednictwie, to jest tutaj Jezus Chrystus, w którym, prawda, mamy przystęp do Ojca. Cóż jeszcze? No, nie wspomniałem o celibacie. To nauczanie, które pojawiło się w X wieku. Może jeszcze trochę później o tym wspomnę, bo... Więc nie znamy czegoś takiego z różnych względów. Odrzucił to Luter przede wszystkim ze względu na zgorszenie, jakie wynikało z tego faktu, ale również ze względu na wyraźne Słowo Boże, które nie daje uzasadnienia dla takiego postępowania. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, tak? Czytamy w 1 Tymoteusza 3:2. Czy też w 1 Tymoteusza 4, od 1 do 3, tam jest mowa o tych, w cudzysłowie, heretykach, którzy zabraniają związków małżeńskich, więc można by próbować tutaj może podciągnąć również... Ważne, jeśli można, tak. Jest jednak fragment, na który powołuje się Kościół katolicki, o trzewieńcach, wytrzewieni dla królestwa. Kościół katolicki powołuje się czasami na fragment o trzebieńcach wytrzebionych na królestwa. Tylko co ważne, czym innym jest sytuacja, kiedy się dowiecie własnej woli, a czym innym jest, kiedy ktoś czegoś... Tak, no i odpowiedziałeś na tą kwestię, bo to jest kwestia... Dlatego, że nie może być duchownym katolickim, jeżeli się temu nie poddał. W związku z tym jest to przebieg. Dlatego, że nie tak, będzie... Tak, więc... Jest kwestia własnej, jest kwestia indywidualnej decyzji, a jest kwestia, nie wiem, zakonu i dyscypliny, która te sprawy reguluje i określa. Tytusa 1, 6 do 9 również. Wiadomo, że Piotr i inni apostołowie też żyli w małżeństwie i im towarzyszyły małżonki, kiedy podróżowali, pamiętacie? Marek 1, 29-30, 1 Koryntian 9, 5. Kwestia spowiedzi usznej związanej też z sakramentem kapłaństwa, tego też nie poruszyłem tutaj, ale wiemy, że coś takiego się dzieje. No, forma jako pewnej, nie wiem, dyscypliny dla nas nie do przyjęcia. Każdy członek może poprosić o rozmowę duszpasterską. Słowo Boże w innym miejscu zachęca do wyznawania sobie grzechów nawzajem, ale to w żaden sposób nie uzasadnia obowiązku spowiedzi usznej, prawda, wobec kapłana, bo ta z kolei praktyka opiera się o władzę zawiązywania i rozwiązywania, jak to
powiedział jeden z teologów, że gdyby Jezus siedział w jednym konfesjonale i słuchał spowiedzi, a kapłan w drugim, to te same grzechy by odpuszczali i te same grzechy by nie odpuszczali. No, taki jest przywilej i rola księdza w konfesjonale i władza odpuszczania albo nieodpuszczania grzechów. Oczywiście to jest cytat gdzieś tam z późnego średniowiecza, ale z czymś takim się tam zetknąłem. Dobrze. Reformacja odrzuciła naukę o sukcesji apostolskiej. Jeżeli w ogóle mowa miałaby być o sukcesji, to powiedziano, to mogłabym ewentualnie, można by przyjąć sukcesję nauki apostołów, w tym sensie, że mamy trwać w nauce apostołów i no, dalej ją przekazywać, nauczać, prawda, w tym wychowywać, więc w tym sensie. No, ale to już nie chodzi tutaj o osoby, ale raczej o treść, o nauczanie. Nauki Ewangelii, prawda, i tak dalej. Odrzucono ideał życia klasztornego, zakony i ze względów etycznych, ze względów dogmatycznych. No, w czasy średniowiecza to było rozluźnienie tej karności w zakonach i reformacja, czasy Lutra, to rzeczywiście również tam dochodziły argumenty nie tylko dogmatyczne, aby tego nie rozwijać, nie kontynuować. Reformacja zakwestionowała instytucję papiestwa i tutaj z bardzo wielu względów mam dość trochę tak kilka stron a propos papiestwa właśnie i to chyba zostawię na następny raz, bo jeszcze dzisiaj sobie kilka słów powiemy, czyli podsumowanie papiestwa jako takiego to będzie początek następnego wykładu. Przede wszystkim reformacja uznała, że papiestwo jest odpowiedzialne za zeświadczenie Kościoła w XV i XVI wieku, za zaniedbanie zwiastowania Ewangelii o usprawiedliwieniu przez Chrystusa, za nauczanie, że człowiek zostaje zbawiony dzięki własnym zasługom, a więc były to poważne zarzuty. Należy podkreślić, że podstawowym fundamentem Kościoła jest Chrystus. Tak? Czytamy w 1 Koryntian 3,11. On też jest kamieniem węgielnym Kościoła. Tak? 1 Piotra 2,7. To Chrystus zburzył bramy piekła przez krzyż i zmartwychwstanie. Czytamy choćby w 1 Koryntian 15, 55-57. To Chrystus sprawił, że śmierć i piekło straciły swoją władzę, co wcale nie oznacza, że wiecznie będzie trwała sukcesja apostolska, bo słowo, które mówi właśnie o tym, bramy piekielne nie przemogą go, jest wykorzystywane dla podparcia faktu trwania sukcesji apostolskiej. Więc to nie sukcesja, ale Chrystus jest tym, który bramy śmierci i piekła burzy i który sprawia, że śmierć i piekło tracą swoją władzę. A osoba Piotra w tym wszystkim może mieć tylko znaczenie wtórne. Przez związek z Chrystusem cokolwiek, czy to w przypadku Piotra, czy w naszym przypadku jest możliwe. Jest to łaska Boga, że objawił uczniowi kim jest jego Pan. To znaczy, pamiętamy, kiedy Jezus zapytał i Piotr odpowiedział słusznie w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, 17 wiersz. Czasami pojawiające się twierdzenie, że Piotr wybrał Chrystusa dla niezłomności jego charakteru, też wiemy, że, no, że to nie wytrzymuje krytyki i nie będę już teraz tego rozwijał. No właśnie, pozostało jeszcze kilka minut. Więc może tą kwestię papiestwa zostawię, bo jak powiedziałem, jest to dłuższy wywód i właśnie do niej chciałem na koniec przejść. W sumie widzicie, jest tych stron trochę. W tym kontekście może pokażę, może zdąży ktoś w międzyczasie się z tym zetknąć albo na przyszłość. Jest taka publikacja o charakterze właśnie doktrynalnym, wydana przez Słowo Prawdy, czyli przez Kościele Chrześcijan Baptystów. Podstawowe zasady wiary chrześcijańskej. To nie jest celem tych zasad wiary chrześcijańskiej polemizowanie z Kościołem katolickim, ale akurat w tym temacie, w temacie papiestwa są tutaj dwa, chyba co najmniej dwa rozdziały, jak nie trzy.
I w tym sensie akurat w tej kwestii, gdyby ktoś chciał, to może tutaj sięgnąć, bo jest to dość ładnie zebrane w aspekcie biblijnym, historycznym. Zbudowane na Chrystusie, nie na Piotrze. Powstanie i rozwój papiestwa. Dwa rozdziały od strony 300 do 312. Dobrze. No i cóż, i w takim razie kończąc dzisiejszy wykład, zachowam się trochę niepoważnie. Może usłyszę ten zarzut, że to nie jest poważne, ale na zasadzie powrotu tutaj do samego początku. Marcuś, może Biblię Tysiąclecia? Jeśli nie, to ja poszukam, bo mam tutaj ten fragment ze sobą. Wziąłem, ale wśród różnych kartek mi zniknął. Nie. Dobrze, ja go zaraz znajdę. Jest, już mam. Bo sobie skserowałem tą stronę. Mam tłumaczeń katolickich chyba z 9, bo potrzebne mi były w czasie studiów. Czy Bóg może powołać do pełnienia zadań, jakie pełnili apostołowie, a więc troska o trzodę, głoszenie Ewangelii? Czy może powołać osoby spoza istniejącego grona? Bez pośrednictwa istniejącego grona? Czy też musi działać konkretnie przez to grono, tak jak to Kościół katolicki rozumie, jeśli chodzi o grono apostołów? To Biblia mówi o człowieku, który nie chodził z nami, a w imieniu Jezusa wypędzał demony, Jezus powiedział, nie zabraniajcie. Tak jest. Dobry przykład. Człowiek, który nie chodzi z nami. Ananiasz, jeśli chodzi o Pawła, byłby też chyba ciekawym przykładem. No dla mnie przede wszystkim Paweł. Tak, słusznie. Grona apostołów nie miało nic wspólnego z powołaniem Pawła. Wręcz tak. On był dla nich bardzo... Ale faktem jest, że żaden z apostołów został poproszony, żeby właśnie modlić się nad Pawłem. I żaden nie został poproszony, żeby modlić się nad Pawłem. No dobrze, ale ktoś powie w takim razie, ciągnąc jeszcze tą polemikę, czyż apostoł Paweł nie dbał o to, aby trwać w jedności, później już po swoim nawróceniu, aby trwać w jedności duchowej i jedności nauczania z istniejącym gronem? Antiochii się Piotrowi przeciwstawił. Przeciwstawiał się wszystkim faryzeującym? Judaizującym. Myślę, że nie muszę tłumaczyć tego określenia. Chcę doprowadzić do takiego pytania. Czy istnieje coś, co mogłoby usprawiedliwić wypowiedzenie jedności przez takiego działającego indywidualnie? Wypowiedzenie jedności? Czy istnieje coś, co mogłoby usprawiedliwić wypowiedzenie jedności takiemu gronu, bycia w jedności z gronem, mimo to dalsze służenie Bogu i wypełnianie Jego woli? Zgodność ze Słowem Bożym. Zgodność ze Słowem Bożym. Czyli jest taka jedna rzecz, tak? Zaprzeczenie dotychczasowej misji przez dotychczasowe grono. Na przykład. Na tej bazie Luter, tak? Pozostał wierny Bogu. Tak. Chociaż będąc jednym z pełniących właściwy mu urząd w hierarchii kapłanów w Kościele katolickim, doktor teologii, ksiądz, zakonnik dokładnie to wiemy, augustianin, wypowiedział tą służbę, stwierdzając, że jest zaprzeczeniem czego? Tego, co było na początku. Ale to było później. Na początku tak nie było z Lutrem. No, trzeba tutaj obiektywnie to przedstawić, no bo tak nie było na początku. Luter na początku bronił przecież papieża. To później, jak politycy się wmieszali, musiał zgłoszony był przez drugą stronę w zasadzie. Tylko zabili. Luter odrzucił papiestwo, czy rangę, znaczenie papiestwa i nazwał papieża antychrystem. Wtedy mocnych słów używano w konsekwencji rozmowy z kardynałem Eckiem. Który to był roku? Chodzi o to, że Luter, dobrze, skoro ten temat został wywołany, już od razu wyjaśniam sytuację Lutra, postaram się to zrobić krótko. Luter, tak jak każdy reformator,
Nie zamierzał niczego nowego zakładać, nie zamierzał niczego rozbijać. Chciał jednej rzeczy, chciał reformy w Kościele. Reformy chciał Jan Hus, reformy chciał Jan Luther, ten Marcin Luther. I, a nie mu przyszło na myśl, żeby zakładać coś nowego i tworzyć nowy kościół, czy doprowadzić do rozłamu. I tak jak w większości reformatorów, odmawiano dyskusji Lutrowi. Przez długi czas on próbował prowadzić dialog i próbował rozmawiać i odmawiano mu tej dyskusji. W końcu do tej dyskusji doszło i rozmawiał z bardzo inteligentnym teologiem wykształconym, nie wiem czy nie dominikaninem. I dopiero w toku tej dyskusji uświadamiał sobie konsekwencje, czy ten uświadamiał jemu konsekwencje jego myślenia, Lutra myślenia. Jeżeli twierdzisz to i to, no to obalasz twierdzenia soborów takie i takie, bo sobory tak twierdzą. I Luter stanął przed wyborem, albo pozostanie wierny temu, co twierdzi, albo, i to zrobił, odrzuci naukę soborów. A potem, a jeżeli twierdzisz tak, no to przecież i tu papież i ten. I tak Luter skonfrontowany, że tak powiem, z konsekwencjami, których sam sobie nawet nie uświadamiał. Krok za krokiem odrzucił naukę soborów, odrzucił naukę papiestwa i dopiero teraz przed nim, że tak powiem, stanęła przed oczami ten cały, jak gdyby, obraz Kościoła rzymskokatolickiego. I w rezultacie też doszło do takich emocjonalnych określeń z wzajemnością, bo Luter był tak samo tym obrzucany. No to była taka epoka, wszyscy tak mówią, przynajmniej dzisiaj, gdzie nazwał papieża antychrystem. No, i faktem jest, teraz powiem jeszcze trochę z innej strony. Bardzo dobry werset biblijny tutaj, że jest napisane, że choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię inną niż my was zwiastowaliśmy, niech będzie przeklęty. Czyli jeżeli apostoł, jeżeli Biblia sama mówi, że nawet my, gdybyśmy zwiastowali, czyli apostołowie, inną naukę, żeby byli przeklęci. Czyli sama Biblia zawiera wskazówkę, że warunkiem podążania za tymi, którzy nauczają, jest biblijność nauczania. A nawet jakby apostoł zaczął inaczej nauczać, też nie należy na nim iść. No, to jest chyba to w samym tekście słowa. Tak, tak. I teraz jeszcze odnośnie już brata, tutaj sformułowania, bo ja staram się bardziej kościelnie, że tak powiem, do tego podejść, na linii dialogu z Kościołem, Lutra z Kościołem. Faktem jest, że do reformacji w znacznym stopniu przyczynili się książęta niemieccy i sytuacja społeczno-polityczna. Luter uzyskał potężne poparcie ze strony książąt niemieckich, nie dlatego, że tacy biblijni byli. No, oto człowiek, który przeciwstawił się papieżowi. Oni też byli przeciwko papiestwu. Papiestwo wtedy było, gdzie tak powiem, w ogóle powszechnej krytyki, nie przez wieki. Ze względu na różne takie tam wydarzenia, o których się powiemy, kiedy będziemy to podsumowywać. I Luter raptem stanął na czele potężnego ruchu nie tylko religijnego, ale i społecznego. Czego ani nie oczekiwał, ani nie planował i co bym powiedział, w pewnym sensie było dla niego dużym zaskoczeniem i wyzwaniem. No. I w sumie stało to, co się stało i pewnie no, stało się najgorsze z możliwym, no, rozłam. Na, jak to się mówi, rozdarcie, operacja na żywym ciele, jeżeli przyjmujemy, że Kościół to ciało i bez znieczulenia. Więc owszem, takie są też korzenie i też w tym sensie tłumaczymy to, że Luter, jak, nie będąc że jak powiem, przygotowany jakichś, nie wiem, powrotu do źródeł, czy kontynuacji jakichś biblijnych tych zwyczajów, no, zrobił to, co mógł, to znaczy, co mógł, to zostawił w kościele luterańskim, w kościele, jak później nazwano, ewangelicko-augsburskim. Co było możliwe, to zostawił. I w rezultacie mieliśmy za 200 lat jakby nową reformację. Pojawiły się kościoły ewangeliczne, ruch oddolny, ci czytający Biblię i różnego rodzaju wędrowni, kaznodzieje, którzy próbowali już kościoły protestanckie reformować. No. W złożonej, rozbudowanej, wieloaspektowej sytuacji, bo z taką się tutaj zetknęliśmy w uzasadnianiu i kapłaństwa, i sukcesji, i hierarchii, i papiestwa, trzeba sięgać do korzeni, do początku, widzieć albo znaleźć zasadę, czy nie wiem, wydarzenie, od której to wszystko się zaczęło i odświeżyć pierwotny cel. W chrześcijańskim życiu, w praktyce, wszystko sprowadza się do czego?
Mówimy teraz o tej podstawowej rzeczy. Sięgamy do korzeni. W chrześcijańskim życiu i w praktyce wszystko sprowadza się do nawrócenia. Tak? I do wejścia w osobistą, bezpośrednią, opartą na zaufaniu i woli relację ze Stwórcą, która jest początkiem rozwoju chrześcijańskiego życia. No, jeżeli, tak jak Jezus przyrównuje Królestwo Boże do ziarnka gorczycy, chrześcijańskie życie też można przyrównać do ziarnka gorczycy. Na początku jest ten start, a potem rozwija się piękne i ogromne drzewo. Słucham, bracie. Co to za wersja? Jaki? A ja do tego dojdę. To jest z Jakuba. Barat już wychodzi. Z Jakuba 5. Tak, na pewno. Tylko nie 13. Tak, 13, 14. 5, 14. Dobrze. Ale właśnie. A więc w chrześcijańskim życiu i praktyce wszystko sprowadza się do nawrócenia, do wejścia w osobistą, bezpośrednią, opartą na zaufaniu i woli relacji ze Stwórcą, która jest początkiem rozwoju pięknego drzewa chrześcijańskiego życia i wzrostu. Rozwoju pełnego, nie wiem, na wiosnę kwiatów, tak jak to widzimy na drzewie, a na jesień adekwatnych, później, prawda, adekwatnych owoców. Korzeniem kultu, służby, liturgii w życiu osoby nawróconej jest zasada powszechnego kapłaństwa. Tak? Która przyjmuje formę, konkretną postać w różnorodności służb, w różnorodności powołań, w różnorodności obdarowań, charyzmatów, tak? Funkcjonuje w obszarze ducha i prawdy, tak? Realizowana w duchu i w prawdzie. I nie potrzebuje ludzkich pośredników, ani hierarchii, choć jest ta wspomniana różnorodność. I to różnorodność, której nie należy się bać. Bo człowiek z natury dąży do uporządkowania wszystkiego rzeczy, dlatego że wtedy ma wrażenie, że rzeczy kontroluje i wtedy czuje się bezpieczny. Jeżeli jest to różnorodność, której ja nie kontroluję, zawsze będę się czuł niepewnie, bo wolę, żeby nabożeństwo wiadomo było od początku do końca, co będzie i co grają, i co kto powie, i co, i tak dalej, i tak dalej. To jest taka naturalna ludzka tendencja. Kościół katolicki to doprowadził do perfekcji. Tam jest wszystko dokładnie określone. W którym miejscu klęknąć dwa razy, w którym raz, co powiedzieć i jak tak dalej. A więc nie potrzebujemy ludzkich pośredników, nie ma hierarchii, choć jest wspomniana różnorodność, której nie należy się bać. Taka sytuacja rodzi i pogłębia poczucie zależności. Tam, gdzie nie panujemy nad sytuacją. Rodzi i pogłębia poczucie zależności. Zależności od Stwórcy. I która to sytuacja zależności, jeśli jest nacechowana miłością, usuwa wszelki lęk. I człowiek nauczy się w tym poruszać i żyć. Wiedząc, że nie nad wszystkim do końca panuje, ale się nie obawiam o to nabożeństwo w tym momencie. Na przykład, czy co innego. Wychodząc poza ten model, od razu znajdziemy się w gąszczu ludzkich urzędów, hierarchicznych stopni, liturgicznych procedur, a wszystko to jest pod kontrolą i z tej kontroli czerpie się poczucie bezpieczeństwa. Dwa różne, choć przenikające się światy. Duchowy i cielesny. Dwa różne rodzaje poczucia bezpieczeństwa. I dwa różne jakościowo rodzaje służby dla Boga. Czy nawet powiedziałbym kultu. A ten fragment z listu do Jakuba, jak powiedziałem, to takie trochę może niepoważne na sam koniec, podsumowanie, kiedy w kontekście powracania do początków. Kiedyś jedna osoba mi opowiadała, założyła się z księdzem. Bo tu w kontekście i papiestwa, kapłaństwa, hierarchii, sukcesji. Jedna osoba mówi mi, że założył się z księdzem o to, że w Nowym Testamencie w ogóle nie ma słówka kapłan w kontekście hierarchicznego kapłaństwa. Że nie znajdzie takiego fragmentu. Słowo kapłan pojawia się jedynie w kontekście kapłaństwa powszechnego albo w kontekście osoby Jezusa Chrystusa i wtedy najczęściej używane jest słowo arcykapłan.
No, było to kulturalne środowisko, założyli się obrędy, dobrą obrędy. I co się okazało? Ksiądz znalazł w liście do Jakuba w katolickim tłumaczeniu Biblii, Biblii Tysiąclecia, 5:14. Choruje kto wśród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim, namaścili go olejem w imię Pana. I mówi, kurczę, przegrałem zakład. W oryginale jest presbiteros. I teraz zobaczcie, bo w Biblii Tysiąclecia są komentarze na dole, żeby wierni wiedzieli, jak rozumieć niektóre dyskusyjne fragmenty. I jest komentarz do tego wiersza, dodany przez autora. Bo autor ewidentnie przekłamał, więc można by powiedzieć, w ogóle nie zna greki, bo słowo presbiter w języku greckim, słowo kapłan to jest bogaty język, w przeciwieństwie do hebrajskiego, do naszego, czy jakichś innych języków. Nie da się, tak jak można mówić, że w hebrajskim bracia Jezusa to byli kuzyni, chociaż już w greckim tego tak się nie da powiedzieć, bo tu jest zupełnie inne słowo, gdyby chodziło o kuzynów. Tak samo w temacie kapłana, czy starszego, to są też oddzielne słowa. I tu nie ma słowa kapłan. Więc tutaj no, tłumaczący, mając świadomość, że przekłamuje tekst, jakby mrugnął okiem do czytelnika, czy do innych kolegów też tłumaczy, słuchajcie, ja wiem, że tu chodzi o kogo innego. Ja tak napisałem, bo wy wiecie dlaczego. No, przepraszam, że wkładam takie intencje, ale bo dlaczego? Bo tak odczytuję tą intencję w tej sytuacji, gdzie napisane jest, niech sprowadzi kapłanów kościoła, aby się modlili nad nim, namaścili go olejem w imię Pana, po czym jest gwiazdka i w przypisie na dole czytamy, porównaj Marek 6:13, obrzęd sakramentalny namaszczenia chorych, udzielają go prezbiterzy. No to dlaczego tu nie napisał starsi albo prezbiterzy, tylko napisał kapłani, co jest nieprawdą. W każdym razie, kochani, jakbyście mieli dyskutować o sukcesji, o papiestwie, o nie wiem, jakichś tam jeszcze zagadnieniach szczegółowych, które nam dzisiaj tyle czasu zajęły, ale myślę, że to nie był czas stracony. Najpierw, zanim przejdziecie do wielogodzinnej dyskusji, załóżcie się z kandydatem do dyskusji, księdzem, profesorem czy kimkolwiek, że nie ma w Nowym Testamencie słowa, które by słowa kapłan w kontekście hierarchicznego kapłaństwa. Jeżeli wam się uda wygrać ten zakład, to już nie będzie dyskusji ani o hierarchii, ani o sukcesji, ani o innych rzeczach, bo kwestia kapłaństwa upadnie. Proszę? Ja wiem, że to w życiu tak prosto nie jest i nie zawsze musi to tak prosto się udać albo być, ale przynajmniej trzeba próbować. Dziękuję.